Wydawnictwo Widnokrąg przedstawia Louise Pastore Dzieci Króla Diamentów Zmyślona historia oparta na faktach Przełożyła z języka łotewskiego Agnieszka Smarzewska. Ilustrowała Evia Pintane Czyta Hanka Chojnacka-Gościniak Nagranie Pike Voice Audiobook. Co słychać? Mam nadzieję, że wyleczyłaś się z obsesji na punkcie tego szaleńca z dżungli Zapytał mnie dziś drwiącym tonem napotkany na ulicy znajomy, redaktor naczelny pewnej wpływowej i obłędnie nudnej gazety, z uwagi na posturę i gruboskórność, nazywany nosorożcem. Wręcz przeciwnie, odparłam. Poza tym on nie był żadnym szaleńcem, był odkrywcą poszukiwaczem przygód, królem złota i diamentów, a także, wiem, wiem, słyszałem, niedawno zmarł i na tę jego wyspę ciągną tłumy, by szukać zakopanych skarbów. Był to także duchowy przewodnik, znany jako Biały Wódz, odkrywca tajemniczej cywilizacji i... Mój rozmówca przewrócił oczami, skrzywił się i rzucił coś mi się przypomniało, muszę lecieć i oddalił się nieśpiesznym krokiem. Był to Łotysz, słynny na cały świat Aleksandrs Lajme Dokończyłam mimo to I prędko ruszyłam do domu Właśnie z powodu takich złośliwców Zdecydowałam się w końcu spisać tę historię Nie do wiary, tylko zwariowana lisa Mogła wpaść na coś takiego Wykrzyknie na pewno przerażony nosorożec Opowiadając o naszej rozmowie innym Zarozumiałym nosorożcom Przekonacie się, że ta historia jest zbyt niesamowita, by mogła zostać wymyślona, uśmiechnęłam się do siebie. Takiej historii nikt nie byłby w stanie wymyślić. Nawet ja, najsprytniejsza łowczyni sensacji i demaskatorka skandali w kraju. Gdy po raz pierwszy poznałam światowej sławy Aleksandrsa Lajmego, byłam jeszcze młodziutką, ale już doświadczoną dziennikarką. Pracowałam w pewnej szwedzkiej gazecie, nazwijmy ją AAO, i już wtedy czytelnicy nazywali mnie wścibskim nosem. Zapewne dlatego, że już wtedy wtykałam go nie tylko w swoje sprawy. Wszędzie potrafiłam się wcisnąć i wszystko zobaczyć. Nawet to, czego jedni nie chcieli pokazywać, a inni oglądać. Kiedy odwiedziłam przyjaciół Aleksandra Salajmego, lud Pemon, przekułam sobie wścibski nos pałeczką podobną do gwoździa. Nawet teraz, pisząc te słowa, powoli obracam w palcach ten kolczyk, jakby był kluczem, który prowadzi w przeszłość, ku niezwykłym wydarzeniom i zadziwiającemu łotewskiemu odkrywcy. Był rok 1960 na długo przed tym, jak kolczyki w nosie, stały się u nas modne. Więc gdy wróciłam do Szwecji ze swoim gwoździem, stałam się lokalną sensacją. Ale sensacje i afery przestały mnie już wtedy interesować. Szukałam wszędzie tylko jednego. Dowodów, że świat to coś więcej niż to, co widzimy, słyszymy i pojmujemy. Dowodów, że wtedy w dżungli nic nam się nie przywidziało że na świecie dzieją się rzeczy jeszcze bardziej szalone niż w książkach. Jeśli zacznę o nich pisać, nikt mi nie uwierzy. Powiedzą, nie do wiary, tylko zwariowana Lisa mogła wpaść na coś takiego. Tylko, że ja niczego nie wymyśliłam. Wszystko zaczęło się 60 lat temu, gdy redaktor naczelny gazety AAO oznajmił. Lisa, wysyłam cię na wyjątkowe polowanie na sensacje. Wspaniale? Odpowiedziałam. Dokąd i kiedy? Jeśli wyruszysz dzisiaj, to. Hmm, liczył w głowie, za jakieś czternaście dni będziesz na miejscu. Dźgnął palcem w dużą pustą plamę na mapie kuli ziemskiej. To przecież drugi koniec świata powiedziałam. Zgadza się? przytaknął. Jak dobrze, że znasz hiszpański. Zbliżyłam nos do mapy. Pusta plama znajdowała się gdzieś w Wenezueli, przy granicy z Brazylią. Żadnej nazwy geograficznej, żadnych oznaczeń topograficznych nic. Po prostu pusta, ciemna plama. I co tam takiego jest? Tak naprawdę to nie wiadomo. Redaktor naczelny zatarł ręce z entuzjazmem. Wspaniale. Starałam się robić wrażenie zadowolonej. Jest tam gęsta dżungla, której nikt jeszcze do końca nie przebył i nie zbadał. Jeszcze raz dźgnął w pustą plamę. Wyglądała jak ciemne wnętrze brzucha. Wnętrza brzucha też przecież nigdy nie badałam. Wiedziałam tylko, że zarówno do dżungli, jak i do brzucha rzadko dochodzi słońce. I tylko do tego ograniczała się moja wiedza o dżungli. Zajmowałam się badaniem społeczeństwa, a nie przyrody. Lisa, czyżbyś się bała? Pff, ani trochę. Skłamałam, jak zwykle. W mojej profesji bez kłamania daleko bym nie zajechała, bo zawsze byłam na tropie kogoś, kto kłamał, blefował i oszukiwał. I, żeby go zdemaskować, musiałam oszukiwać jeszcze skuteczniej. Nie rozumiałam, czego mam szukać w tym zakątku, gdzie diabeł mówi dobranoc, w samym brzuchu dżungli. Żyje tam jeden, nazwijmy go, dziwak z dżungli, który postawił na nogi cały świat. Zamieniam się w słuch. Szukając schronienia przed wojną, która toczyła się w jego rodzinnej Łotwie, popłynął do Wenezueli i tam, w głębi dżungli, doszedł na piechotę do najwyższego wodospadu świata do Salto Angel. Wodospad Angela albo Anioła, jak mówią niektórzy, przypomniałam sobie. Odkrył on również rzekę, do której wpada wodospad nadał jej nazwę Rio Gauja to od łotewskiej rzeki Gauja. Pisały o tym wszystkie gazety, nawet magazyn National Geographic. Odkrywca światowej sławy nadstawiłam uszu. Był pierwszym w historii człowiekiem, który wspiął się na płaskowyż Auyantepui, nazywany Domem Diabła albo Górą Diabła. To góra stołowa o gładkich, pionowych ścianach, przez całe wieki całkowicie niedostępna dla ludzi, opowiadał dalej redaktor naczelny. Pokazał mi zdjęcie Góry Diabła. Nie wyglądałoby jakakolwiek żywa istota mogła się na nią wspiąć bez szwanku. Bzdura, powiedziałam. To tak, jakby opowiadał, że wspiął się na wieżowiec bez asekuracji. Jeśli nie towarzyszył mu fotograf, to nie ma żadnych dowodów. Pisały o tym wszystkie wenezuelskie gazety. To była ekspedycja na skalę państwową. Cały kraj śledził jej poczynania. Mhm. mruknęłam z niedowierzaniem. A to dopiero początek. Redaktor odchrząknął. Na szczycie góry diabła Lajmę widział prehistoryczne gatunki zwierząt których nie ma nigdzie indziej na świecie. Na przykład motyle, które wyglądały jak latające żółwie, skrzywiłam się. Mięsożerne kwiaty, pożerające ssaki wielkości szczurów, przeszedł mnie dreszcz. Oraz niewielkich rozmiarów dinozaury. Stłumiłam śmiech. Facet kompletnie odpłynął. O tym także pisały gazety na całym świecie. Redaktor położył na stole plik gazet. Ich pierwsze strony zdobiły rysunki dinozauro podobnego stwora. I najważniejsze, zrobił pauzę dla efektu. Pisano, że człowiek ten odnalazł niewyobrażalne góry złota. Mówiono, że jego dzieci bawią się diamentami jak zwykłymi kamykami. A więc wszystko jasne. Nie ma dymu bez ognia, w plotkach o złocie i diamentach musiała być cząstka prawdy. Nawet taki fantasta jak on ma coś do ukrycia. Może tam, w środku dżungli, z dala od obcych spojrzeń, stoi zamek, w którym słynny badacz i jego rodzina kąpią się w bajecznym bogactwie. Cudownie, gdyby prawda wyszła na jaw, byłaby z tego zapierająca dech w piersiach historia. Moja wyobraźnia natychmiast barwnie i soczyście odmalowała mapę, która prowadziła w ciemny las równikowy. Drzewa z ogromnymi liśćmi, papugi o jaskrawożółtych, czerwonych, zielonych i niebieskich piórach, centkowane jaguary o miękkich różowych nosach, kolorowe storczyki, gorące słońce i krystaliczna woda z górskiej rzeki. Raj. Byłam gotowa wsiąść do pierwszego samolotu, by przelecieć przez Atlantyk i znaleźć się w królestwie dżungli. Odkrywca ten nazywa się Aleksandr Lajme, powiedział redaktor naczelny i podał mi karteczkę. Był to telegram, taka wiadomość, którą wysyłano kiedyś, zanim wymyślono e-mail i która dochodziła szybciej niż list pocztą. Nadawcą telegramu był sam bogacz z dżungli. Do wszystkich dziennikarzy. Odkryłem coś sensacyjnego. Przyjeżdżajcie po deszczu, lajme. Odkrył coś sensacyjnego powtórzyłam. Może największy diament na świecie? Redaktor naczelny ochoczo pokiwał głową. Po deszczu to zapewne oznacza koniec pory deszczowej. Gdy rzeka wylewa na brzeg najwięcej diamentów szepnął redaktor. Czytałam dalej. PS. Przywieźcie dwieście kilogramów soli. Dwieście kilo soli? Telegrafista musiał się pomylić. Na pewno chodziło o dwa kilogramy. Albo dwadzieścia, podsunął naczelny. Nie da rady, westchnęłam. Dwa to za dużo. W moim plecaku nie zmieści się nawet porządny aparat fotograficzny. Będę musiała zabrać mniejszy i lżejszy. Aparaty fotograficzne w tamtych czasach były duże, ciężkie i łatwo się psuły. A zresztą, po co takiemu bogaczowi sól? Niedługo potem, uzbrojona w trzy kilogramy soli, trzeci kilogram dopakowałam na wszelki wypadek. Trzy to w razie czego więcej niż dwa, gdyby miało się okazać, że faktycznie chodziło o dwieście. Aparat i wszelkie narzędzia niezbędne do przetrwania. Ruszyłam na poszukiwania zamku, króla diamentów z dżungli, a przynajmniej tak mi się wówczas wydawało. Życie przyzwyczaiło mnie do niespodzianek, ale nie do takich. Po powrocie z dżungli długo nie miałam pojęcia, co zrobić z tym, czego doświadczyłam. Trzymałam to wszystko w sobie bardzo długo, jak kamyk w kieszeni, który od częstego dotykania lśni wypolerowany niczym diament. Nikt jednak nie uwierzy, że zwykły kamyk jest diamentem. Teraz, gdy Laime udał się w podróż bez powrotu do innego świata, jestem gotowa o wszystkim opowiedzieć. Kto mi wierzy, niech rusza do Wenezueli na górę diabła i niech sprawdzi sam. Góra Diabła odkrywa swoje sekrety tylko tym, którzy wierzą, że świat kryje w sobie wiele nieznanych cudów. Tylko nieliczni uwierzą w to, co się wydarzyło, gdy... gdy przestało padać i wszystko się zaczęło. Góra Diabła odepchnęła na bok deszczowe chmury i wystawiła pierś na poranne słońce. Rozdarte chmury powiewały na wietrze jak zużyte szmatki. Przez ich wielkie, zachłanne dziury przebijało się skaliste, pokryte strupami cielsko góry diabła Słońce wzeszło szybko, jakby w pośpiechu, jak każdego ranka punktualnie o godzinie siódmej Na krótką chwilę góra diabła przybrała miodowy kolor, kusząco pobłyskujący złotem, jak kwiat nęcący owady Za chwilę jednak zblakła z powrotem Żadnego złota nie będzie Zagrzmiała góra, asekuracyjnie otoczyła się na powrót chmurami jak poduszkami, i pora deszczowa mogła dalej trwać w najlepsze. Kreda westchnęła. Odchyliwszy moskitierę, wygramoliła się z hamaka, zwanego tutaj cinchorro, przeciągnęła się i zadrżała z zimna. W chatce o trzech ścianach zrobionych z gałęzi, która w ciągu dnia pełniła funkcję kuchni, a w nocy sypialni, w swoich hamakach bujali się ciągle pozostali śpiący dwaj duzi i jeden mały. Na ziemi, zwinięte w kłębek, spały dwa psy, stróże rodziny. Między nimi gdakało kilka kur. Przez noc w chacie rozmnożyły się niczym chwasty, kwitnące orchidee. Mama znów będzie pielić stół jadalny, bo oplotły nawet rączki odrądli, potem wyciągnie spod krzeseł liany, które znów zaplątały się w nogi, i wygoni małpy, które wkrótce pojawią się, by żebrać o trochę makaronu na śniadanie. I tak dzień w dzień. Kreda zarzuciła na ramiona stary deszczowy płaszcz mamy, który był na nią o wiele za duży, i podeszła do paleniska. Rozgarnęła węgielki i dorzuciła polano, by rozpalić ogień do śniadania. Nagle za plecami usłyszała kroki. Błyskawicznie poleciała z powrotem do swojego cynczorro. Po chwili ostrożnie wychyliła z niego rozczochraną głowę. Psy ciągle spały. To tylko świnie, mruknęła z ulgą kreda i jeszcze raz wygrzebała się z hamaka. Dobrze wiedziała, że pekari to nie takie zwykłe świnie, ale właśnie tak je nazywała, podobnie jak z Laime, któremu pekari przypominały dziki żyjące w rodzimych łotewskich lasach. Kreda wiedziała też dobrze, że w dżungli słyszalne są tylko kroki roślinożerców, a więc głośni przybysze są zupełnie niegroźni. Krokom drapieżników towarzyszy śmiercionośna cisza. Siostąd odpędziła małe pekari, które, chrumkając, rozgrzebywały już ogródek mamy pełen warzyw i drzewek owocowych. Nie było to łatwe zadanie. Rozmokła ziemia była grząska i śliska. Kiedy świnie już sobie poszły, pod drzewkami owocowymi zaroiło się od dzikich indyków, które trzeba było odstraszyć, rzucając w ich stronę kamykami. A kiedy i one sobie poszły, pojawił się tapir. Tego gościa należało przepędzić, klepiąc go gałązką po zadzie. Dziewczynka wyszła w końcu z poletka czarnej fasoli, skarłowaciałej od wilgoci. Zakręciło jej się w głowie z obrzydzenia. Ręce w błocie, twarz w błocie, błoto w kieszeniach i błoto za kołnierzem, błoto w butach, błoto, błoto, błoto. Braciszek byłby przeszczęśliwy. Kreda pobiegła nad rzekę. Umyła się dokładnie, po czym sięgnęła ręką w krzaki. Wstrętne złodziejki! Jęknęła, a ze złości aż zadrżała jej dolna warga. Znowu małpy wrzuciły jej szczoteczkę do zębów na mangowiec. No trudno, braciszek ją potem ściągnie. Teraz przyda się gałązka z krzaka. Już nie pierwszy raz kreda umyje nią zęby. Nagle dziewczynka zastygła. Coś było inaczej niż zwykle. Tafla rzeki, zawsze pomarszczona od uderzeń kropli deszczu, teraz była gładziutka. Kreda wychyliła głowę spod kaptura i spojrzała w niebo. Przestało padać skierowała spojrzenie na górę diabła i oczy niemal wyszły jej z orbit. Z ramion olbrzyma zniknęły chmury. Góra diabła mieniła się i wibrowała. Żółte i czerwone złoża kwarcu odcinały się na ogromnym skalnym ciele, niczym pulsujące żyły. Gurująca nad lasem równikowym groźna góra diabła sprawowała piecze nad całą okolicą. Swoim ludem, swoimi zwierzętami, swoimi bogactwami i ofiarami. Ui! pisnęła dziewczynka. Nagle tuż za jej plecami pojawił się braciszek, zakradłszy się bezszelestnie jak jaguar. Zdecydowanym ruchem wyciągnął ubłoconą rękę. Kiedyś wystraszysz mnie na śmierć. No! – I co wtedy? Dziewczynka ostrożnie ubrała nagiego chłopca w swoją bluzę i podała mu gałązkę do zębów. – Pośpiesz się, przyjadą dzisiaj to pewne – wyszeptała z przejęciem i wskazała na górę diabła. Braciszek zdarł z siebie bluzę, wetknął gałązkę za policzek i łypnął na górę diabła, po czym bez słowa odwrócił się i poszedł w krzaki zrobić siku, akurat tuż obok wychodka. No nie, braciszku, jęknęła kreda i spróbowała wciągnąć go do budki. Kiedy w końcu nauczysz się to robić, jak trzeba? Braciszek nie odpowiedział, ale siostra i tak dodała: Nie odzywaj się do mnie, a teraz lecimy z powrotem. Hamaki kołysały się puste i zwiotczały jak zrzucona skóra anakondy. Tylko jeden był jeszcze pełny. Mamo, mamo, oni zaraz tu będą. To dziś. Zawołała Kreda z trudem łapiąc oddech. Z czyńczorro podniosła się głowa w blond lokach i para zaspanych oczu, które od razu rzuciły badawcze spojrzenie w kierunku góry diabła, a następnie w niebo. Na to wygląda, kochanie! odparła mama i ziewnęła. No więc chodźmy! popędzała nerwowo Kreda. Musimy się wykąpać! Trzeba iść nad rzekę po wodę. Mamo, przygotuj balię, podgrzej wodę! A czy ty się przypadkiem już nie umyłaś? Wyglądasz na całkiem czystą. Mama ziewnęła ponownie. Oj, nie, mamo, trzeba umyć się porządnie. Na pewno przyjedzie też fotograf. Dziewczynka była podekscytowana. Trzeba będzie podciąć włosy. Przecież strzygliśmy was tydzień temu, odpowiedziała mama. Jaki tydzień, mamo? To było pół roku temu. A gdzie się podział braciszek? Mama uśmiechnęła się z zakłopotaniem. Oczywiście. Znowu po cichutku wślizgnął się do hamaka mamy i przyssał się do piersi. Był jak samolot awanturniczego pilota, który odstawia niemożliwe piruety między gałęziami drzew i niebezpieczne akrobacje na niebie, ale raz dziennie musi wylądować na ziemi, by uzupełnić paliwo. Braciszek też musi się wykąpać, oświadczyła surowo Kreda. Obeszła dookoła cały dom rodziny Lejme, przemoczoną deszczem i zarosłą orchideami i lianami chatkę. Wszędzie bałagan, rupieć na rupieciu, blaszane puszki, narzędzia, szmaty, wiadra, liny, karabinczyki, kanistry, worki z ryżem. Przydałoby się posprzątać głośno westchnęła i spojrzała w stronę biblioteki. Przynajmniej tam panował, jak zwykł umawiać Aleksandr z lajme, kosmiczny ład. Lajme? Nieśmiało szepnęła dziewczynka, skrobiąc paznokciami ściany budy z gałęzi. Przerwy między nimi były tak duże, że dało się przez nie dojrzeć wnętrze całej biblioteki Lajmego. Na półkach stały setki książek, a najważniejsze z nich leżały otwarte, by swobodnie mogły przemawiać same z siebie. Na ścianach wisiały mapy dżungli i góry diabła, na biurku stosy papierów, notatki i wycinki z gazet ze zdjęciami z najsłynniejszych ekspedycji Lajmego. A na środku, w hamaku, czytając książkę, bujał się sam Lajmę. Lajmę, widziałeś górę diabła? Tak, zapewne już jadą. Laimek pokiwał głową, nie odrywając oczu od książki, jakby nie wydarzyło się nic szczególnego, jakby zupełnie nie czekali na ten dzień tak długo, na wydarzenie, które on sam zaplanował. Znowu. Za każdym razem, gdy odwiedzał ich jakiś dziennikarz, fotograf albo reporter z telewizji, Laime zachowywał się jakby nic go to nie obchodziło, jakby wcale nie był słynnym na cały świat odkrywcą i łowcą przygód. Kreda zaczęła się wiercić. Lajme podniósł oczy. Wejdź, dziecko. Choć Aleksandr Lajme nie był jej biologicznym ojcem, kreda była jego dzieckiem, tak samo jak braciszek, który naprawdę nazywał się Aleksandrz Lajme Junior. Kreda posłusznie usiadła na pieńku obok hamaka. Zamknij oczy. Polecił Lajmę, jak zawsze, gdy zaczynali godziny nauki w bibliotece, które tutaj, w dżungli, zastępowały im lekcje w szkole. Jedynymi uczniami byli Kreda i Braciszek, żadnych innych dzieci, żadnej dziewczynki, która mogłaby zostać najlepszą przyjaciółką. Jednak lekcje Lajmego dawały coś, czego nie mogła dać żadna inna szkoła: wiedzę o człowieku, o naturze i o naturze człowieka. Weź głęboki wdech i wydech, i jeszcze raz wdech. Kreda posłuchała. Twój umysł jest zamglony i zachmurzony. Zrób wydech i rozdmuchaj te wszystkie chmury. <słuch> Widzisz? Umysł oczyszczony, jak niebo po deszczu. Kreda w milczeniu przyglądała się niebu swoich myśli. Było wysokie, nieosiągalne, a im głębiej się w nie wpatrywała, tym rozleglejsze i niezmierzone się wydawało. Myśli są jak sny. Codziennie rano budzisz się ze świata snów, tak samo trzeba się nauczyć budzić ze świata myśli, wychodzić z gęstej mgły myśli, aby się oczyścić. Inaczej nie da się żyć w zgodzie z naturą. A jeśli nie będziesz żyć w zgodzie z naturą, dżungla stanie się dla ciebie niebezpieczna, wręcz śmiertelnie niebezpieczna. Kreda otworzyła jedno oko, lajme stał przy oknie i spoglądał na górę diabła. Tam na górze z nimi osiągnąłem taką jasność umysłu, jaką tu na dole udaje się doznać tylko świętym oświeconym mnichom albo ludziom, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Dla nich to takie łatwe jak dla nas oddychanie. Chcę to zobaczyć, szepnęła kreda. Obiecałem wam przecież, że tym razem zabiorę ciebie i braciszka ze sobą. To, co pokażemy światu, to prawdziwa sensacja. Kreda wybałszyła oczy z zachwytu. Czy nie powinniśmy teraz przygotować się na przyjazd dziennikarzy, posprzątać, by móc pokazać wszystko, co mamy? Lajme odchrząknął. Lepiej będzie, jeśli przyjdą i zobaczą, że nie mamy nic. Ale przecież mamy. Nie, przerwał lajmę i wyjął z kieszeni mały prosty kamyk z błyszczącym oczkiem w kolorze miodu na samym środku. Przez